Nie wiem, co te boty się tak na Litwę uparły. Kolejna wojna i wszyscy na Litwę lecą. Witam wszystkich imperialistów z naszej pięknej Rosji na Weryhardzie. Jak widzicie, troszeczkę z czasu tutaj nam przeleciało, no bo robiłem jakieś takie nudniejsze wojenki. Ogólnie zajęliśmy tutaj te prowincje od Szwecji. No trochę rekonquestów na Rzeczpospolitej. Dzisiaj będziemy wyzwalali Litwę spod tej okupacji polskiej. I w zasadzie to tyle, nic więcej się nie wydarzyło. Wyzwolić Litwę, w tym celu też wezwiemy naszych sojuszników Wielką Brytanię oraz Mameluka do wojny, bo Wielka Brytania w jakimś cudem ma sojusz również z Osmanem, więc w którymś momencie również zaatakujemy Osmana podczas wojny z Rzeczpospolitą. Znaczy wyzwalaniem ziem litewskich. Warto wspomnieć, że Rzeczpospolita ma też wojnę jeszcze z Salzburgiem, Burgundią, Munsterem, Kolonią, Lisz, Osmanem i tak dalej. I że ma znacznie lepsze wojsko od nas, więc to łatwa wojna nie będzie. Ci, co grali już na Weryhard i walczyli z Rzeczpospolitą na tym poziomie trudności, to wiedzą, że z nią może być różnie. Pamiętajcie, że z kodem Lukas możecie dostać 3% zniżkę na stronie eneba.com, gdzie i tak jak widzicie, są strasznie przecenione dodatki do Europy Universalis 4, a sklep jest niezawodny. Linki do tego wszystkiego macie w opisie tego filmu. A, i zakon krzyżacki integruje, nie będę tworzył z nich Prus tym razem. Moim celem jest zdobycie kontroli na Bałtyku, mamy tutaj na razie 16%, więc jak tylko będziemy mieli jakieś 40, no to przenosimy tutaj nasz handel. Warszawę jak zwykle szybko z marszu zdobyliśmy. No wojna z Polską przebiega tak, że Polska jest pod okupacją, ale wciąż się trzyma, jak widzicie po warscore. Bitew w zasadzie żadnych nie było, ale muszę bardzo duże staki tutaj trzymać, bo jednak Polska ma sporo tego wojska, więc nasze straty w manpowerze są gigantyczne. O dziwo, nie wiem jakim cudem aż tyle one wynoszą. Sam straciłem 48 tysięcy na obleganiu prowincji. Aha, a Francja jak zwykle dzielnie się broni. Dobra, wojna z Polską dobiega praktycznie do końca, więc atakujmy już tutaj Osmana. Boże, ta Francja, co ja jej zrobiłem? Czy ja mogę jakoś ustalić, że Francja nie bierze udziału w moich wojnach w najbliższym czasie? Bo jej chyba ustawię i niech przeżyje, bo w najlepszej ona formie to nie jest. A do tego jeszcze dostała wojnę religijną. A, jeszcze nie mówiłem, że czwartą ideę zdecydowałem się brać jednak influence, patrząc na to, że tak dużo właśnie tych wasali będę tutaj musiał podbijać nimi kolejne nasze obszary, no zdecydowałem się po prostu na to. No i pięknie, mamy 50% warscore na Osmanie, więc Wielka Brytania nie dołączy. A tutaj, jak już widzicie, mam takiego peace deala przygotowanego. Polskę praktycznie przecinam Litwą na pół w tym momencie. No, w sumie to wziąłem dla siebie przez przypadek, no trudno. Przez co, jeżeli tu wybuchną jakieś bunty litewskie, a przed chwilą były dość prawdopodobne, nieważne, no to w terytorium tej Litwy trafi raczej do nas. A tutaj wydłużył się okres korów na tych prowincjach o kolejne 50 lat, więc spory kawałek Polski zdobędę w najbliższym czasie. Nie wiem, czy zwróciliście, że ja za to zapłaciłem tylko i wyłącznie 4 punkty agresywnej ekspansji za całą taką Litwę. W sumie od Osmana wziąłem tutaj wybrzeże całe oraz odciąłem ich tutaj od morza, żeby nie mogli kupować więcej prowincji w Indiach. Teraz dalej tutaj atakujemy Kwara Kunjul w celu zdobycia pozostałych prowincji dla Akunul. No i Prusy zintegrowane, dodane do naszych tutaj terytoriów, więc chyba za chwilę trzeba będzie tutaj przenieść handel. Weźmy tutaj merchanta, cofnijmy i zobaczmy, jakie mamy udziały w tym momencie bez ulepszeń. No i mamy 58% udziałów na Bałtyku. Myślę, że możemy już tutaj przenieść po wojnie spokojnie nasze centrum handlu i zacząć zbierać handel tutaj. No i wykonaliśmy dalsze misje. Jak widzicie, muszę zrobić teraz dalsze terytoria Nogajów oraz Bukary, bo już musimy zacząć budować naszą drogę do Indii przez Samarkandy, no, czyli przez ten obszar trade'u. Od Bukary bierzemy tylko pieniądze na razie, mam troszeczkę długów do spłacenia, ale nie bierzemy War Operation, bo chcę ich zaatakować za 7 lat. Od Nogajów bierzemy terytorium, które no już musimy po prostu zacząć zdobywać. Szkoda, że jest nic nie warte. I rozpoczęła się era absolutyzmu. Jak widzicie, tyle mamy spełnionych na starcie. No i możemy jakieś tutaj misje rosyjskie porobić. Nie wiem, co to da nam. To jest chyba powiązane z, nie wiem, Weather the Troubles. To jest chyba z tym eventem, co był w poprzedniej erze. Time of Troubles. No ale nie robiłem tego eventu, bo mamy, jakby to powiedzieć, bardzo dobrych władców. Ponownie atakujemy Polskę, do wojny wzywamy Wielką Brytanię i Mameluka, żeby nam tutaj pomogli, a nasze armię kierujemy od razu na Wargola, jak i inne tutaj miejsca, żeby to pozajmować jak najszybciej.
W zasadzie Polska, jak zobaczyłem, miała niewłączone forty, więc musimy tylko je jak najszybciej teraz pozajmować. W sumie możemy nawet zignorować te bitwy. Po prostu lecimy na ich forty, potem zajmiemy się bitwami z Polską. Tutaj wbijamy się w wojska weneckie, które nie są dla nas żadnym problemem, nawet stack wipe'a wyrwały. Dobra, do bardzo dużej bitwy dojdzie pod Poznaniem. Tutaj wszystkie moje wojska kieruję. Będzie 100 tysięcy na 100 tysięcy mniej więcej. Nie wiem, czy to wygramy, patrząc na to, jaki jest to. No dobra, wygraliśmy jakimś cudem dziwnym. I mniej więcej takiego peace deala bierzemy. Te terytoria biorę dla siebie, to oddaję Litwie. Jasne, to jeszcze brzydziej wygląda, no ale co, poradzę. Plus mamy dość sporo pieniążków. I w sumie czyżbym mógł wtedy wprowadzić instytucję? Niestety jeszcze nie. Atakujemy Bukarę na Conquest, znaczy na religijnym Cassius Belli. Wykorzystamy to, że mają wojnę z Tymurem. A naszym celem będzie zajęcie w pierwszej kolejności tutaj trade'a samarkandowego, a dopiero potem z Sybiru. Co ja gadam, z Syberii. Jako kolejną administracyjną bierzemy ideę. Świetnie nam się skomponuje. Od Bukary wzięliśmy następujące tutaj terytoria, żeby go odciąć od Tymura, żeby mi nie zaczął rosnąć dalej. Bo to niezła bestia się zrobiła. Zobaczcie, 721 łosko. Ja tymczasem atakuję teraz znowu Kuara Kunjul i moim celem jest tutaj od Tymura zerwać większość tych sojuszy, których on ma. Hej, nie stracił ten zmywarem jakimś cudem. Fucking shit. Czekajcie, oni supportują Czechy? O nie! I wszystko widzę! Co tu się stanęło? Czemu ja nagle to wszystko widzę? Mewar jest jaki? Hindu powiedz. O mój Boże! Indie mam Hindu! Jak ja tu wejdę? Jak ja to wszystko tu zabiję na szybko? O mój Boże, dobra, jak najszybciej trzeba teraz się tutaj przebijać i mieć gdzieś już sunitów, bo ich praktycznie nie ma. Samego Tydmura dość tutaj... Stackwipujemy, jak widać na załączonym obrazku, co powinno być dość niezłym rozwiązaniem, żeby wygrać szybko z nim wojnę. Już drugi stackwipe, teraz co, lecimy po trzeci. I to będzie pierwsza wojna dość ciężka od dawna, szczerze mówiąc, chociaż Tymur, czekajcie, gdzie on ma stolicę? Tu już lecimy na jego stolicę i będziemy chcieli mu pozrywać większość tych sojuszy. Ja tu pieniędzy mogę mu zabrać? 2000, wow. Kurde, muszę się zastanowić. Dobra, od Tymura biorę tylko i wyłącznie pieniądze, bo ta jedna prowincja już mi bardzo wydłuży chyba okres trwania trusa do 8 lat zamiast 7, więc bierzemy tylko od Tymura pieniądze dla nas, nawet bez war reparation, bo za 7 lat chcę go zaatakować i go pocisnąć w kierunku Indii, bo to jest naprawdę niezła okazja, żeby tutaj pójść. To jest najlepsze Indie, jakie mogłem marzyć. Od Kuara Kunjul bierzemy tutaj te prowincje, żeby to już tutaj mieć i ja muszę Akunui przekazać tylko jedną prowincję z nich, a resztę chyba dla siebie wezmę. Zresztą zaraz zobaczymy, jak im tam misje dalej pójdą. I okej, okay, atakujemy Nogaya, resetujemy przy okazji sojusz osmańsko-brytyjski, wykorzystamy to. Pierwsze rozwinięcie z ery absolutyzmu, no to bierzemy sobie Harsh Treatment, co pozwoli mi bardzo szybko nabijać absolutyzm, którego możemy mieć aż setkę, wyjebiście. No i wreszcie wszystkie technologie ahead of time zrobione. Kończymy długo wyczekiwaną wojnę z Polską, 1200 golda i jakieś tam prowincje. Tak czy siak wszystkie będziemy zdobywali i znowu tylko 14 agresywnej ekspansji, a Litwa pewnie mi się zaraz uwolni. Och, no może jeszcze nie, ale jest blisko tego, bo jest cholernie duża. Za zdobyczne pieniądze, manufakturki. O nie, aż tak dużo jak myślałem. No i my za chwilę też musimy zaatakować Tymura, który toczy jakąś głupią wojnę i jest w koalicji przeciwko. Stack wipe'ujemy wojska Osmana, które są na takiej wysepce, więc za chwilę wszystkie znikną po tej wygranej bitwie. I stack wipe, i przez przypadek, nie, to wszystko było zaplanowane. Tak, kolejny stack wipe i Carpet Siege na pozostałe prowincje Osmana. Boże, ale jak widzicie, jak ja długo podbijam tego Osmana. No to kończymy Osmana i nadal go dość sporo nam zostało. No i atakujemy teraz bezpośrednio Tymura, ale z tym mogą być w sumie problemy, bo to są duże kraje, tak jak Bohemia i Jemen. Kolejne rozwinięcie to Administrative Efficiency, będę mógł jeszcze więcej podbijać. Czech idzie za kasę w whitepisować, więc praktycznie nic nie straciliśmy na tym. Więc te boty się tak na Litwę uparły. Kolejna wojna i wszyscy na Litwę lecą. No okej, no trochę tych prowincji sobie wezmę. Jak widzicie, jeszcze do Indii nie dotrę. Ale za kolejnych kilka lat nam się raczej to uda.
Okej, i mamy szansę zresetować trusa z tmurem, jak widzicie, co też właśnie zrobię. I tu pójdzie zwykły white piece. No dobra, 7-letni trus, za tyle pieniędzy to ja mogę poczekać 7 lat. Tym bardziej widzę, że tutaj tymur coś zaczyna wybuchać, więc jest to też nam na rękę. Uff, wreszcie mamy 60 profesjonalizmu, trochę mi to zajęło, a wiecie co to oznacza? Że teraz możecie Rosją robić coś takiego. Patrzcie, dostajemy w tym momencie 73 stresli, których za bardzo nie potrzebuję, więc... Właśnie dostałem 73 tysiące manpowera dodatkowego. Jej! Z takich fajniejszych rzeczy, które zauważyłem, to po pierwsze skończył mi się trus z Hiszpanią, a po drugie Hiszpania atakuje Mameluka, więc chyba mogę jej wejść na plecy, tak mi się wydaje. No, jakąś kolejną misję zrobiłem. Szkoda, że na przykład ten modyfikator nie jest do końca gry, bo bardzo by się przydał. A co tu się uwolniło? Punjab! Wiecie, jaki to jest fajny kraj? Ogólnie do gry. Jeżeli w niego nie graliście nigdy, to spróbujcie. Zaczynacie jako Sir Hinch, który jest wasalem Delhi. A Delhi coś wyemigrowało. Co za rzeźnia! Stackwipe takiego wojska! Bo generała nie mieli. No to co ja mam powiedzieć? Tu zdobywamy fortecę, stajemy na tym i już nie ma przejścia. I wreszcie dokończamy tutaj idee administracyjne. Dzięki czemu możemy teraz na przykład diplomatic annexation sobie zrobić, albo trade efficiency zwiększyć. No trochę tego mamy fajnie. No i dobierzemy 4000 golda, war operation i takie już tutaj wejście do Hiszpanii, żeby następnym razem było łatwiejsze. Straty, Boże, jakie duże. I teraz tak, w tym momencie, bo mam 1650 rok, mamy 3000 developmentu. Total income na poziomie 278, force meet na poziomie 383 tysięcy. No i posiadamy tyle terytoriów. Jak widzicie, nasz szlak do Indii właśnie się otwiera. Jeżeli film wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!